Arkadiusz Dąbrowski, witam Państwa w kolejnym odcinku politycznej szafy Arkadiusza Dąbrowskiego, a moim Państwa gościem jest wicemarszałek województwa lubuskiego Zbigniew Kołodziej. Dzień dobry Zbyszek. Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Marek Sawicki, Jan Krzysztof Ardanowski to właściciele gospodarstw y, rolniczych, rolnicy, którzy sprawowali w przeszłości funkcję ministra rolnictwa. Michał Kołodziejczak to rolnik, który obecnie sprawuje funkcję wiceministra rolnictwa, ale pierwszy raz w historii województwa lubuskiego mamy sytuację, że rolnik został wicemarszałkiem. Jak się czujesz w nowej funkcji? To prawda. Obserwując osoby, które wcześniej miały ten zaszczyt, będąc w zarządzie województwa, jestem pierwszą osobą jako rolnik. No troszeczkę musiałem przemeblować swoje funkcjonowanie, niż to było wcześniej i Wcześniej nigdy też nie byłem urzędnikiem. Cały czas będąc rolnikiem, a w samorządzie od jestem prawie 40 lat, była zupełnie inna moja działalność. A jako, teraz jako urzędnik myślę, że powoli, powoli z tym się osłajam, Poznaję nowe tematy, które przedtem, jako radny sejmiku, nawet nie miałem z większością z nich do czynienia. No i myślę, że bardziej to pracownicy mogą ocenić, jak to, czy to dobrze robię, czy źle. Z mojej strony uważam, że staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Aby wszyscy, którzy ze mną współpracują, byli z tej współpracy zadowoleni. Tak, ale bycie rolnikiem to jest jakby dzisiaj też jakby temat, który cały czas wraca. To wysysa się z mlekiem matki, dziedziczy się z ojca na syna i generalnie będąc dzisiaj wicemarszałkiem, urzędnikiem, to te rolnicze serce w tobie pewnie pozostało. Właśnie chciałem Cię zapytać, co czujesz widząc protestujących rolników? Utożsamiasz się z tymi strajkami? Jeżeli chodzi o moją działalność rolniczą, to nie do końca się odciąłem, bo po pracy codziennie i wracam do gospodarstwa, dalej mam trzodę chlewną i dalej się tym zajmuję. Aczkolwiek na pewno tutaj sobie czasami żartując, że zmiana mojej funkcji obecnie to najbardziej odczuły zwierzęta, którymi przed tym się zajmowałem. No ale tak to tak jest. A jeżeli chodzi o strajki rolnicze, to praktycznie dorastało od, y, od jakiegoś czasu y, i w tej chwili no myślę wydaje, że już zostało tak z, y, przez Unię Europejską przez wszystkim zauważone. Y, te trudności, które były wcześniej, a często jest też tak, jak kogoś bezpośrednio to, do, to dotyczy, dopiero ma punkt odniesienia wcześniej. Jak o czymś się mówi w wersji papierowej, no to niekoniecznie, ale jak już w rzeczywistości to się sprawdza, no to powstaje problem. No my też jako Sejmik ostatnio na sesji podjęliśmy uchwałę wspierającą strajki rolników w województwie lubuskim, opowiadając się o złagodzeniu tematów z, związanych z Zielonym Ładem, jak również z napływem produktów z, z przede wszystkim ze wschodu jak również zmniejszenie biurokracji, która w tej chwili na pewno cały czas wzrasta. Pamiętam kilka lat temu, czy robiąc wnioski do agencji o dopłaty, były proste, samemu sobie radziłem. W ostatnim okresie czasu już sam nie poradzę, muszę już zawołać firmę czy prosić firmę o przygotowanie dokumentów dotyczących wniosku, czyli biurokracja się zwiększyła, coraz większa. No I to też jest jakby dosyć bardzo dokuczliwe, jeżeli chodzi o działalność rolniczą. A strajki, no, w jaki sposób mieliby inaczej rolnicy protestować? No, w polu? No, nie bardzo, no, tylko na drogach. Aczkolwiek też rozmawiając z rolnikami, każdy sobie zdaje sprawę, że strajk ma tak jakby, dwa końce. Z jednej strony jest tak, że Dopóki społeczeństwo to popiera to jest bardzo dobrze. Jak się okaże, że strajki w społeczeństwie zaczynają być negatywnie odbierane, no to czyli to też nie jest do końca w tym momencie dobrze odbierane. Na dzień dzisiejszy wiem, że te poparcie społeczne jest duże. Miejmy nadzieję, że najbliższe decyzje i też rządzących, bo nie ukrywam, że tutaj koncepcja jest taka aby wspierać rząd w dogadaniu się w Unii Europejskiej, bo tam te wszystkie decyzje mają zapaść dotyczące zmiany decyzji, które ileś lat temu za rządów, poprzednich rządów, czyli prawa i sprawiedliwości zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej. No i teraz to jest realizacja, która jest nie do końca przydatna dla rolników, aczkolwiek też cieszę się, że tutaj rolnicy, którzy strajkują, nie chcą, żeby było tu polityki często osoby utożsamiane politycznie. No nie bardzo są wskazane, żeby w tych strajkach uczestniczyły, zwłaszcza ze swoimi transparentami odnosząc się do partii politycznych, które reprezentują. No właśnie, bo wspomniałeś, że jakby te protesty są wynikiem tego, że pewne emocje pośród rolników narastały przez ostatni okres, ale ja mam takie wrażenie w ogóle, że rolnicy mają pretensje do Donalda Tuska i Czesława Sikierskiego za to, co im PiS jakby zmontował przez ostatnie 8 lat. I to właśnie chwyciłem się tego zdania, że te emocje narastały. Ja się zastanawiam, Dlaczego oni nie protestowali w momencie, kiedy rządził PiS? Czy PiS im mówił, że słuchajcie, no, zgodziliśmy się na to, ale zaraz to zmienimy? Czy raczej były przekazy do rolników, że słuchajcie, jak my stracimy władzę, to wtedy będziecie protestować? No bo ja tego nie mogę zrozumieć, jeżeli polski ład był przyjmowany e, jakiś czas temu, były pewne konsultacje społeczne, były spotkania, dlaczego wtedy nie podnoszono tych wszystkich kwestii? Tylko teraz e, są pretensje do Donalda Tuska, napraw szybko to, co co PiS nam tutaj popsuł, to co PiS nam zostawił. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, dopóki bezpośrednio to nie dotknie, a jest w papierach, to nie każdy jest zorientowany bezpośrednio, co może go spotkać. W tej chwili to już jest naocznie. To też nałożyły się jeszcze drugi temat, związany z tą wojną na Ukrainie i napływem niekontrolowanym zbyt dużej ilości towarów, co poszczególnie też rozregulowało naszą działalność, jeżeli chodzi o skup produktów rolnych i zaczęły się problemy ze sprzedażą. Od jakiegoś czasu cały czas te ceny zboży, zboża spadały. Niemożliwość była też te jakby sprzedaży przez rolników, a nie ukrywam, że przedtem też było tak, że rząd próbował czasami gasić pożar poprzez wsparcia finansowe bezpośrednie dla rolników za utracone dochody. I też to się działo, że z budżetu państwa jakieś pieniądze trafiały dla rolników, żeby ich uspokoić. No ale to było bardziej na zasadzie doraźnego, że wiadomo, w pewnym momencie ten pożar wybuchnie, bo nie sposób jest cały czas dokładać do y, działalności rolniczej i nawet z budżetu państwa. No i nałożyło się ten temat jednocześnie jeszcze, który związany jest z zielonym ładem i tymi obostrzeniami, czy problemami, które rolnicy mają spełniać. No, niektórym to się podobało, nie, nie każdemu. I no, tak by to, to narastało i w tej chwili tak by jest tak apogeum całości. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach to się rozwiąże. Miałem jakiś czas, temu, jakiś czas temu okazję uczestniczyć w spotkaniu rolników z ministrem Balaszem, który był wcześniej rządził w rolnictwie. I w tym spotkaniu dało się odczuć, że to jest osoba, która może szukać porozumienia między rządem a z tankowującymi rolnikami, mając kontakty dobre i z rządem, czyli tu mówię w tej chwili o Donaldzie Tusku, bo też wspomniał na tym spotkaniu o wielogodzinnych rozmowach, zanim miał z rolnikami się spotkać, rozmawiał z nimi, z nim, jak z tego wybrnąć, czy ewentualnie co to można zrobić. No i też to, to spotkanie w Kalsku, co uczestniczyłem, być może to spotkanie, co było w jesiądze, to był finał tego spotkania, aby spotkać się z rolnikami i wypracować jakiś kompromis, aby rząd miał też argumenty w działaniu, aby tę sytuację uzdrowić. Aczkolwiek na pewno ona nie jest prosta. Znaczy, ja posłużę się teraz takim kolofialnym przykładem, bo generalnie, załóżmy czysto teoretyczne, teoretycznie wpuszczę do mojego domu y, jakąś ekipę, która przez 8 lat będzie mi ten dom dewastować i y, po 8 latach oddają mi ten dom i ja muszę wykonać remont tego domu. No i wiadomo mi, jeżeli ja tego remontu w jeden dzień nie zrobię, nie zrobię tak. go nawet w miesiąc. Nie? I ja myślę, że po prostu rząd podjął już pewne działania, które mają pomóc. Móc jakby zneutralizować te założenia Zielonego Ładu, ale no nie da się tego zrobić w jeden dzień czy w tydzień. I zastanawiam się po prostu, czy rolnicy to rozumieją. Bo ja mam takie pytanie: czy ty masz wiedzę, kto stoi na czele rolniczych związków zawodowych? To znaczy, tych związków zawodowych dosyć sporo jest, i każdy uważa się za najważniejszego. Patrząc, u nas to teoretycznie powinna być Izba Rolnicza, Krajowa Izba Rolnicza, która zrzesza wszystkie związki zawodowe. U nas w Lubuski, mamy Lubuskie Forum Rolnicze. Które zrzesza wszystkie związki zawodowe, czy prawie wszystkie związki zawodowe. Ale tutaj, jeśli chodzi o nazwiska, nie wiem, czy to wspominać, no bo akurat tutaj w tej sytuacji znam inne osoby też są odpowiedzialne za organizację strajków, które się podejmują spośród rolników organizacji. Zresztą na Sejmiku ostatnio był przedstawiciel, akurat przykład mogę powiedzieć, Rafoni Żurbida, który organizuje strajki na Południowej części województwa, bo na północnej, w wypadku świecka, jest inna osoba. Tak. I to też, jeśli chodzi o te osoby, chcą, żeby było lepiej w rolnictwie. Jak to się skończy do końca, tego nic nie wiem, ale tak jak tutaj wspomniałeś, większość decyzji została podjęta wcześniej przez poprzedni rząd i tutaj Unia Europejska z tego, co jakiś czas temu też rozmawiałem z jedną z osób decyzyjnych, były decyzje przygotowane przez polski rząd, a Unia Europejska to zatwierdziła. Czyli w tym momencie można było nasz rząd czy Ministerstwo Rolnictwa wypracować zupełnie inne zasady, które byłyby według mnie bardziej przyjęcie dla, dla rolników. Ja pamiętam, e, uczestniczyłem w pierwszych konsultacjach e, planu strategicznego WPR w Ministerstwie Rolnictwa. Uczestniczył w nim też Michał Kołodziejczak i do pierwszej konsultacji społecznej, kiedy doszło nad planem strategicznym, wpłynęło ponad e, tysiąc e, czy nawet kilka tysięcy różnych uwag. I pamiętam, e, wtedy e, powiedziano, że nie da się nanieść tych uwag na ten dokument, że ten dokument należy Napisać od nowa. I faktycznie stąd wynika też takie opóźnienie, jakby z wdrażaniem PSWPR. Ale faktycznie były konsultacje społeczne, i wydaje mi się, że był to okres, kiedy rolnicy nie do końca dostrzegali, co tam dokładnie się zapisuje. I dzisiaj, tak jak ty już powiedziałeś wcześniej, zderzając się w praktyce z, tymi, z tą teorią, okazuje się, że to są bardzo niekorzystne dla nich zapisy. Zresztą nie tylko dla nich, bo widzimy przecież protesty rolnicze. Także we Francji czy w Niemczech. Natomiast wracając do tych związków zawodowych, ja dotarłem do informacji, że na, w części związków zawodowych stoją prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości i zastanawiam się, czy to nie jest też przyczyna, że ci rolnicy podczas rządów PiS siedzieli cicho, bo mówię, nagle, widzę nagłe pobudzenie problemu, który narastał przez ostatnie lata, można powiedzieć. Na pewno w tym momencie przy stacie władzy przez PiS szuka się możliwości, w jaki sposób y, się pokazać z dobrej strony. No i starać się, tak jak wcześniej, rzeczy, które były wcześniej zatwierdzone. Były w porządku, a teraz szuka się rozwiązań w krótkim okresie czasu, aby to wszystko naprawić. Patrząc na Unię Europejską to jest organizm czy organ, który nie, nie realizuje z dnia na dzień decyzji, tylko to czasu trzeba wokół tego, aczkolwiek zauważyłem, że w tej chwili co by nie było, temat rolniczy znacznie szybciej jest realizowany czy dogadywany jeżeli chodzi o przedstawicieli Unii Europejskiej niż przy innych sprawach. Miejmy nadzieję, że w ciągu tego miesiąca, bo ta mowa jest chyba tam gdzieś w połowie kwietnia, ma się spotkać Parlament Europejski, większość rzeczy będzie już zatwierdzona, bo w tej chwili jest tylko propozycja tych zmian, które mają być wykonane. I jestem przekonany, że jeżeli już w tej chwili jest te uzgodnienia są, to będzie to zrealizowane. A tak wspomniałeś o niektórych osobach prominentnych, no nie chcą zniknąć ze sceny politycznej i często chcą się pokazywać jako obrońcy wsi, aczkolwiek wcześniej do tego doprowadzają do tej sytuacji, ja mamy obecnie. Zostawmy teraz już strajki rolnicze, zejdźmy na nasze lokalne podwórko. Jak oceniasz samorządową kampanię wyborczą tutaj lokalnie w naszym regionie lubuskim? No, obserwując kampanię, no, nabiera coraz bardziej przyspieszenia. Banerów obserwując znacznie więcej niż w poprzednich wyborach, kandydatów jest znacznie więcej, komitetów chętnych do zasiadania na różnych szczeblach też poprzebywało. Patrząc nawet na swój teren, godzina, mamy chyba pięciu chętnych na burmistrza, co nie kojarzę, żeby wcześniej taka ilość była, jak również sporo komitetów, które się zawiązały czy do gminy, do powiatu. No też patrząc na województwo, też jest siedem komitetów w skali kraju, to jest też duża ilość. Patrząc dalej, jeżeli chodzi o zaangażowanie, no są osoby, które są bardziej widoczne i tych banerów, czy propagandy mają więcej, a są osoby będąc na listach no, raczej są tylko na zasadzie wypełnienia yy, tak za zasad, że zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, że była proporcjonalność listy i w kilku przypadkach nawet tutaj wiem, że osoby kandydują, ale bez zaangażowania, a są osoby, które naprawdę się angażują. No, tutaj no, patrząc na swój teren wyborczy, no kilka osób chce powrócić do sejmiku, które przedtem były, no zobaczymy, jaki będzie skutek 7 kwietnia, jak y, mieszkańcy y, zadecydują. Ja ze swojej strony, jeśli chodzi o swoją działalność, no, nie mogę sobie nic zarzucić, bo staram się jak najbardziej uczestniczyć w różnych działaniach, różne pomysły, które mam realizować. No, Udaje się w dużej mierze to i chciałbym dalej to kontynuować będąc dalej w Urzędzie Marszałkowskim. A nie masz takiego poczucia, że dzisiaj kampania wyborcza opiera się tak naprawdę na tej wizualizacji, na tych banerach, że tak naprawdę gdzieś na drugi, yy, na drugie tło schodzi ta merytoryka w ogóle poczynania, że dzisiaj tak naprawdę kto więcej tych banerów powiesi, kto będzie więcej widoczny, nawet jeżeli, yy, po, yy, nawet jeżeli jest, yy, był wcześniej osobą anonimową, to że zwiększa znacznie swoje szanse nad osobą, która która ma mniej tych banerów, chociaż przez wiele lat y, działa. Nie masz takiego wrażenia, że właśnie to gdzieś trochę zatraciło się takie jakby, y, jakby taki balans właśnie pomiędzy y, taką uczciwą kampanią taką kampanią już typowo stricte piarowską. No to będzie można ocenić po wyborach właśnie, bo na pewno są osoby, które uważają się za rozpoznawalne i niekoniecznie dużo tych banerów y, wywieszają. A są osoby właśnie, które po raz pierwszy się pokazują i chcą się pokazać poprzez banery, nic z sobą nie, często nie, nie reprezentując. No to będzie można podsumować to bardziej po wyborach, jak to faktycznie wyjdzie, czy ta, ten kierunek banerowania i pokazywania jak najwięcej swojej osoby wystarczy, czy jednak kontakty bezpośrednie, bo nie ukrywam, że staram się bardzo dużo rozmawiać z różnymi osobami, różnych spotkaniach uczestniczyć. No i myślę, że to też jest takby Wydaje mi się, że mam taki bliski kontakt z osobami. Z każdym nie czuję tak jakby problemu, żeby z każdą osobą porozmawiać. Jaka jest prognoza wyborcza Zbigniewa Kołodzieja? Dla województwa lubuskiego. Mówię w ujęciu sejmiku. Aha, jeżeli chodzi o sejmik, no myśl, moja prognoza jest 9 mandatów jako trzecia droga, że zdobędziemy. A pozostałe ugrupowania? Myślę. Jak się będzie kształtowało podium? O tak. Podium. No, tutaj cały czas mowa jest, że na podium jest Platforma Obywatelska, 11-12 mandatów. My około 9, no, pozostałe dla PiSu ewentualnie być może się podzielą jednym mandatem z lewicą. Dobrze. Dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. To był kolejny program politycznej szafy Arkadiusza Dąbrowskiego, który w hołdzie ciężkiej pracy rolników chciałbym dzisiaj zakończyć nietypowo, bo cytatem naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Tymczasem przenoś moją duszę utęskioną do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłaczanych pszenicą posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo, gdzie gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dziecię lina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną na nic rzadka ciche grusze siedzą. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień do politycznej szafy Arkadiusza Dąbrowskiego.